Siema wszystkim, ja jestem Soul, a to są rośliny versus zombiaki, część druga. Moi drodzy, udało mi się to odpalić w końcu na komputerze stacjonarnym. Idzie to przez emulator, mam nadzieję... 4,5 tysiąca lat, żeśmy się cofnęli do tyłu. My taco is around, a musi swoje taco znaleźć teraz, bo on jest fanem taco. Moi drodzy, jak to będzie działać, zobaczymy. Mówię, to jest emulator. Myślę, że będzie ok. Myślę, że będzie ok. Mam nadzieję. Napiszcie od razu w komentarzach, jak już obejrzycie ten odcinek, czy to pasuje. Według mnie jest leciutkie, takie minimalne opóźnienie dźwięku, które właściwie w tej grze nie ma jakiegoś większego znaczenia tak naprawdę. Może nawet to nie jest opóźnienie dźwięku, tylko tak po prostu jest. No, trochę jest opóźnienie dźwięku. Nie wiem, z czego to wynika właściwie. Czy to gra tak, czy to ten emulator? Zobaczymy. Jesteśmy w Egipcie, moi drodzy, zajmijmy się grą. Jesteśmy w Egipcie. O, i chciał nam ukraść słonko. To jest coś, co już kiedyś na komórce grałem właśnie w tą część. I to jest coś, co zauważyłem. Zombie faraon kradnie słonka. Znana akcja tutaj egipska. To nie jest pierwsza plansza z tej części. Pierwsza plansza była jeszcze w ogródku. Ale ja ją już przeszedłem i ona tak naprawdę to był taki samouczek. Nie była ona jakoś super specjalnie ciekawa, dlatego pomyślałem sobie, że ją pominę już. Nie będę jej na YouTube'a wrzucał. Tu nie ma nigdzie napisane, jaka to jest plansza. Nie, Egipt dzień pierwszy. Chociaż nie wiem, czy to się tak nazywa ta plansza Egipt. Może się tak nazywa. A może po prostu Egipt to jest jako miejscówka. A nie jako plansza. No nie mam zielonego pojęcia. Wolałbym, żeby ta gra była na komputer normalny, stacjonarny, a nie na, nie przez emulator na Androida. Bo nie działa super płynnie. Nie wiem, czy widzicie, ale trochę trochę klatki tutaj są jakieś takie spadnięte. Chyba, że wy macie jakiś sposób, jak taką grę uruchomić na komputerze, żeby ona jak najlepiej działała, to napiszcie mi w komentarzach. Byłbym... Co ja tu postawiłem? Naprawdę postawiłem orzeka? Byłbym za to bardzo wdzięczny, bo trochę nad tym pracowałem, w końcu mi tutaj Brod z kanału OK Brod, mam nadzieję, że znacie Broda, mi pomógł, powiedział jak to ten. Ale nie jest to idealne rozwiązanie, chociaż dość znośne. Myślę, że fani Plants vs. Zombie u mnie na pewno się ucieszą. Na pewno lepsze takie Plants vs. Zombie niż żadne. Moim zdaniem jest trochę muzyka jeszcze za głośno. To się pod escape'em robiło, tak? Trochę ściszymy, co? Dobra, nie zawsze trafianie w te... nie zawsze trafianie w przedmioty działa, trzeba je dobrze kliknąć. Dobra, dajmy tu tego orzecha, bo... No nie, oddawaj mi moje słonka, co za koleś. Dobra. Pierwsze plansze takie proste, zaznajamiamy się z grą dopiero. Chociaż jak to jest druga część, no to wiadomo, że my już jesteśmy kurde ekspertami od tej gry. Patrzcie, mapę żeśmy dostali, mapę starożytnego Egiptu. Też scenę sobie tutaj taką ustawiłem, żeby była w miarę znośna. Już nie ma tych takich zasłonek po prawej i po lewej, bo gra ma rozdzielczość poprawną. Map of Space Time Nest. Trochę się to wczytuje. O, Egipt. Good. No penny found ancient Egypt. No dobra. Aha, możemy te światy odwiedzić. To jest mapa światów. Aha, mumie, piraci, kowboje. Ale przypał. No nic, musimy Egipt robić na początek. Fajnie, w takim razie dużo plansz przed nami, dużo odcinków przed nami jeszcze. Aha, i jest plansza numer 2. Aha, i możemy po drodze jeszcze różne rośliny znajdywać. No dobra, let's go. No to idziemy do tego levelu, let's go. O, a czemu tylko jeden jest? Ta roślinka wygląda na głodną. Jeśli byłoby coś, czym mogę ją nakarmić. Aha, witaminy i minerały. No dobra. Klikam i na nią. Uuu, masakra. No, powiem wam, witaminy i minerały zdecydowanie działają na rośliny. Pięknie.
No ale to trzeci raz już koniec. Wyłożyłem wszystko. No dobra, no ale tego pokonałem. Ciekawe, czy to się przyda. Ciekawe, czy to się przyda w przyszłości. Aha, glowing zombies. Te, które się tak świecą, one niosą te roślinki. No dobra. Super. I co się stanie z nim? Aha, muszę chycić. No dobra. A, no ciekawe, ciekawe, czy działa na inne rodzaje. Dobra. Poszło. Idzie, idzie, idzie. Dobra, dwa słoneczniki. Dawajcie mi, kurde, słonka. Olewamy tą linię dolną. Kosiarka po nim przejdzie. Chociaż z kosiarki mamy punkty. Dobra. Z kosiarki mamy monetki, a z monetek chyba jakieś ulepszenia są w tej części już. Więc to nie jest do końca tak, że powinniśmy je marnować. O kurde, glowing zombie idzie. Przydałaby się jakieś słoneczko, żebyśmy mogli... O, widzicie? Trochę jakby do góry. Więc też tak trochę jest przesunięta, tak jak mówię, trzeba dobrze klikać, ale myślę, że ja do tego osobiście przywyknę na pewno i spokojnie sobie tu będę mógł grać. Jest dobrze. O, patrzcie. Pięknie. Tu, tu. Ciekawe, czy ten się pojawi. No i pięknie, dobra, udało się. Postawiliśmy minę, która go załatwiła. Dobra. No dawaj mi moje słonka, co za złodziej. To się robi gra akcji, jeśli tacy przeciwnicy tutaj są. Dobra. Nie będziemy używać na razie tych takich tam pomagaczy w postaci roślinek. Bo my i tak jesteśmy mocni i bez tego. Dobra, dajmy jej jednak, bo nie mamy miejsca, żeby je zbierać, wiecie? Byśmy stracili tą roślinę, by to gdzieś poszła sobie. Final wave? Już? Jak to już final wave? Dobrze, wydaje mi się, że gra nie spowalnia, jeśli się zwiększa ilość przeciwników. Ona po prostu jakoś tak... dziwnie działa. Aha, no nie mogę tego wziąć, no nie mogę, no dobra. Jestem ciekaw, czy za te roślinki zachowane też dostaję coś. O! I dostałem kalarepkę. To jest kalarepa, czy to nie jest kalarepa? No dobra. Okej. Okej, moi drodzy. Check out almanak musimy sprawdzić, książkę wiedzy. My się na tym znamy. Dobra, jedziemy dalej. Co on nam teraz powie? O, jakąś kasę znalazł. Oj, dostaliśmy kasę dodatkową, ciekawe po co. Aha. Send those coins on more plant food. Aha, dobra. Nie chcę, za 1000 naprawdę? Strasznie drogie. Dobra, dajemy. Tu teraz będzie problem, bo tych nagrobków nie da się za bardzo. Dobra.
Orzech, bomba. Na razie inwestujemy w pieniądz, tak? Dużo słoneczników. To jest dużo pieniędzy. Okej. Nie tego chciałem. Tego chciałem tutaj. Ojoj. Send time to refresh before. Nie, dobrze jest. Coś źle przeczytałem, wiecie, i się zamotałem trochę. Stawiaj rośliny są. Dobra. A, te groby da się rozwalić z tego co widzę. You need to collect more sun to plant. Aha, czyli że potrzebuje więcej słoneczek. No, ale to trochę mnie wrobili, bo ja nie wiedziałem, że te groby można rozwalać po prostu. Teraz dopiero wiem, to bym od razu. Bo te kabaczki na pewno są słabsze niż normalne. Niż te normalne, co strzelają. No trochę mnie tutaj jednak ta gra wrobiła. Dobra. Okej. No nie podobają mi się te komunikaty, które tak wychodzą na cały ekran. One mi trochę zasłaniają. Ale wyrzuciło kapusty. Cały stos. Jeszcze słoneczka nie zrobiłem, to do mnie niepodobne naprawdę. Nie! Oddawaj! Ale kurde idą. Jak burza i ten w ogóle jeden się przetransportował tyle. Dobra, tu dajemy, tu dajemy. To nie jest takie proste, wiecie? Jeszcze mi trochę myszkę gubię na ekranie. To już w ogóle. Przepraszam. Chyba trochę zaczynam chorować. Zimno się na dworze robi, tak w ogóle. Dobra. Pięknie. No i co? I giniecie, i giniecie. To była chyba ostatnia fala. No, i zrobiliśmy to, dostaliśmy nową roślinkę. I w tym momencie będziemy kończyć, bo nie chciałbym za długiego odcinka nagrywać, jeśli coś ma być z nim nie tak. A bardzo możliwe, że coś z nim jest nie tak. Piszcie w komentarzach, chyba że jest wszystko w porządku. Ja to sobie na pewno wszystko przeczytam, na to, na co trzeba odpowiem, a to, co trzeba sobie wziąć jakby pod uwagę, to wezmę pod uwagę. Wszystkim wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Wychodzę do mapy, trzymajcie się, cześć, pa, pa. Zasłanianie kamery, wow.